Muzeum na Kółkach, czyli taka wystawa, która jeździ po całej Polsce i opowiada o kulturze, o tożsamości, o historii Żydów na terenach Polski, a tutaj się skupiamy przede wszystkim na terenie Górnego Śląska i Zagłębia, ponieważ te tereny są nam najbliższe i dlatego chcemy pokazać, jak ta społeczność żydowska na terenie Śląska, na terenie Świętochłowic, Chorzowa, czy to właśnie Bytomia, gdzie się znajdujemy teraz, się rozwijała. I jak wyglądały jej losy na przestrzeni dziejów? Dodatkowo do tej wystawy organizujemy program wydarzeń, które mogą zainteresować mieszkańców regionu. W programie mamy spacery. Dzisiaj jesteśmy na cmentarzu żydowskim w Bytomiu. Wczoraj zwiedzaliśmy Chorzów szlakiem żydowskim. Mamy warsztaty dla małych i dużych. Mamy warsztaty rodzinne dzisiaj po południu. Było spotkanie dotyczące promocji książki. Mamy warsztaty kaligrafii i wycinanki żydowskiej. Myślę, że to pierwszy raz w Świętochłowicach coś takiego się odbędzie. W 1867 roku, dokładnie otwarty został we wrześniu, krótko przed rozpoczęciem nowego żydowskiego roku, bo to był taki zwyczaj tutaj na Górnym Śląsku otwierania cmentarzy przed nowym rokiem. Jakby nowy rok inicjował jakby funkcjonowanie cmentarza i jest to cmentarz czynny do dzisiaj. W historiografii widzimy wyraźny podział na Żydów górnośląskich, Żydów niemieckich i Żydów polskich, którzy po wojnie osiedlili się. Mamy pewien podział, a na tym cmentarzu wszystko jest razem. Ten cmentarz idealnie uosabia to, że ta społeczność tworzy pewną ciągłość i całość, mimo że po wojnie ta społeczność odbudowała się od podstaw. Urodziłam się w Będzinie i moja mama jakby z dziada pradziada i wśród Żydów mieszkała, chodziła do szkoły i tak bardzo dobrze zawsze w domu się o nich mówiło. I też chwalę to, że jednak te cmentarze są zachowane. To mi się to bardzo podoba.